Dzieci z przedszkola nr 13 w Raciborzu mają podwójny powód do radości, gdyż lada moment będą mogły korzystać z dwóch tworzonych właśnie placów zabaw. Liczące ponad 190 dzieci przedszkole nr 13 przy ulicy Kochanowskiego w Raciborzu już za chwilę wzbogaci się o dwa nowe place zabaw, których budowa już ruszyła. W przedszkolu 13 dzieją się bardzo fajne rzeczy. Już w przyszłym tygodniu będziemy kończyć pierwszy etap, to jest mały plac zabaw, który znajduje się za przedszkolem 13. Tam został teren uprzątnięty z betonów, zagospodarowany, zostanie rozwinięta trawa z rolki, postawione urządzenie, które zakupimy ze środków unijnych, z programu, w którym przedszkole uczestniczy, i to będzie plac zabaw dla dzieci młodszych. Ale co ważniejsze, powstanie po prawej stronie, tam gdzie był kiedyś plac zabaw większy, powstanie nowy plac zabaw. Na ten plac zabaw mamy przygotowany projekt. W przyszłym tygodniu zostanie zgłoszenie do starosty zgłoszone. Poczekamy na otrzymanie odpowiedzi o pozytywnym rozpatrzeniu tego zgłoszenia i przystępujemy do przetargu celem wyłonienia wykonawcy na ten plac zabaw. I myślę, że przy dobrych okolicznościach sprzyjających tej realizacji do wakacji ten plac zabaw zostanie uruchomiony. A jest na co czekać, bo nowy plac zabaw jest w pełni przystosowany do potrzeb przedszkolaków. Będzie to plac zabaw składający się z dwóch powierzchni. Jedna powierzchnia to będzie poliuretan jednolity, druga powierzchnia z maty przerostowej. Kilkanaście urządzeń w sumie z tego wszystkiego będzie. Będzie również mini siłownia, która dla małych dzieci będzie dostosowana, także szykuje nam się bardzo atrakcyjny plac zabaw w tym przedszkolu. Dzieci z przedszkola nr 13 mogą być spokojne, bo atrakcji zaplanowano dużo więcej. Tu przedszkole było bardzo zaangażowane, pani dyrektor z projektantem i z Wydziałem Edukacji. Wybieraliśmy bardzo długo ten sprzęt, konsultowane było to z przedszkolem, z paniami. W sumie to one będą później w użytkowaniu i w opiece nad dziećmi korzystały z tego, także głos decydujący był po stronie przedszkola. Dlatego też chwilę to trwało, zanim skonsultowaliśmy to wszystko. Było kilkanaście zmian, ale myślę, że każda jedna zmiana zbliżała nas do tego, aby osiągnąć jak najlepszy efekt. Szacunkowy koszt tej inwestycji poniesionej przez miasto to około 270 tysięcy złotych.